Cześć, nazywam się Patryk Matusik. Chciałbym Was wszystkich zaprosić do udziału w czytaniu edukacyjnym. Historyjkę, którą przeczytam Wam dzisiaj, nosi tytuł Dojść do głosu. Dojść do głosu. Tata Bartusia obudził się z chrypką i potężnym bólem gardła, co bardzo ucieszyło mamę, bo przecież mówiła mu, żeby nie chodził bez szalika. A widzisz, triumfowała przy śniadaniu. A potem zaczęła opowiadać o różnych chorobach, których mógł się nabawić lub których jeszcze się nabawi, jeżeli nie będzie jej słuchał. Tata próbował parokrotnie przerwać, wreszcie jednak zrezygnowany machnął ręką. Wstał i bez słowa wyszedł z kuchni. Gdzie on poszedł? Zapytała zdumiona mama, patrząc na Bartusia. Mówił, że chce iść do jakiegoś głosu, wyjaśnił Bartuś. O ile dobrze zrozumiałem, dodał niepewnie. Mama wybiegła z kuchni. Gdzie ty idziesz w takim stanie? Słyszał Bartuś. Kim jest ten głos? Znam go? Do apteki idę, burknął tata Bartusia. Po jakiś lek na gardło, bo gdy mówię cicho, to nie dajesz mi dojść do głosu. Mama wróciła do kuchni, Bartuś spojrzał na nią pytająco. Dojść do głosu, wyjaśniła wreszcie mama, to znaczy doczekać się chwili, gdy inni nic nie mówią i można powiedzieć coś samemu. O, to tata trochę poczeka, wyrwało się Bartusiowi. Ale nie powiedział nic więcej, bo mama zdenerwowała się, że obydwa jej nie słuchają i nie dopuściła go już tego ranka do głosu.